Kot wieczorową porą. Dzień dobry państwu. Jest lato, są wakacje, jest kino. Ruszamy. Na szlaku witają państwa starszy dyplomowany ratownik górski z konsoletą w plecaku Paweł Kretkowski i przewodnik nizinny Wiesław Kot. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża, pożyczy. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. A my przypominamy, że gdy schodzimy z gór, gdy wracamy z plaży, to zawsze możemy zajść do kina. I już podpowiadamy na co w tym tygodniu. Premiery, premiery, premiery. Oto film pod tytułem Oko na Julię. Pierwsza w historii kina love story, w której między kochankami pośredniczy nie na przykład gołąbek czy inne latające stworzenie, lecz dron. Ów bezzałogowy samolocik wykonuje loty patrolowe w okolicach rurociągu biegnącego przez kraje Bliskiego Wschodu. No chodzi o jak najwcześniejsze namierzenie ewentualnych terrorystów. Dronem kieruje mechanik oddalony od rurociągu o tysiące kilometrów, ale za pośrednictwem drona poznaje miejscową dziewczynę, której życie nie za bardzo się układa. Za pośrednictwem drona również zakochuje się i postanawia ukochanej pomóc. Prawda, że romantyczne? Yeah. I'm trying to escape this place with your boyfriend, and I've seen that you guys have got true love, so I want to help you. Kolejna premiera tego tygodnia to film Sztuka kłamania. Francuska komedia historyczna. Wiek XIX. Pewien oszust i lekkoduch rozkochał i naobiecywał Bóg wie co pewnej panience. Po czym wyjechał w sprawach służbowych i przepadł. Porzucona narzeczona wypłakuje oczy, więc jej siostra w odruchu miłosierdzia prokuruje listy, które mają pochodzić od narzeczonego. I kiedy ten wraca nagle, bez uprzedzenia, zostaje na miejscu całą rozbudowaną narrację pisaną co do tego, gdzie bywał, jak to tęsknił i tak dalej. Ale żeby się z tego jakoś wyplątać, musi konstruować coraz to nowe kłamstwa. Teraz już we współpracy z siostrą nieszczęśliwej narzeczonej. Problem zaczyna się wtedy, gdy nad tą wielowątkową opowieścią wszyscy troje przestają całkiem panować. L'empereur va écraser ses Autrichiens. Ils ne seront en train de rien. Vous m'écrirez ? Tous les jours, je vous le promets. N'écrivez pas. C'est un séducteur, voilà la vérité. Un séducteur. Film z gatunku akcja, akcja i jeszcze raz akcja pod tytułem Sicario 2 Soldado. Tym razem dobrze nam znani Matt i Alejandro, w tych rolach Benicio del Toro i Josh Brolin, powracają na pogranicze meksykańsko-amerykańskie, by dopaść narkotykowego barona, który trudni się także przemytem broni dla terrorystów. To, co miało być szybką i stosunkowo prostą misją, wkrótce przeradza się w prawdziwą wojnę. Ale czy w tym przedsięwzięciu filmowym chodziło o cokolwiek innego? Adios. You're gonna help us start a war. With who? I z podobnej półki film Pierwsza noc oczyszczenia. To sequel filmu Noc oczyszczenia z roku 2013. Tam pomysł był taki, że oto w niedalekiej przyszłości, w ramach eksperymentalnej walki z przestępczością, raz do roku, przez 12 godzin, każde naruszenie prawa, również morderstwo, jest całkowicie legalne.
i wszelkie hamulce puszczają, zaczyna się rzeź, a dla kilku osób próba zachowania w tym wszystkim jakiego takiego balansu moralnego. W części drugiej, wchodzącej właśnie na ekrany, w tej pierwszej nocy oczyszczenia, wszystko to samo, tylko wtórne niestety, co fanów tego kina bynajmniej zapewne nie odstręczy. See you tonight. People are now calling this controversial experiment of legalized crime the purge. Do not purge! Do not purge! You and Isaiah, just stay with me doing the purge. Oh, we're gonna be fine on our own. We are here with Dr. May Updale. She came up with this experiment. Is the purge a political device? It is a psychological one. Niezwykła podróż fakira. Kiedyś tego rodzaju filmy opisywało się kategorią przygodowy. Mnóstwo perypetii, ale nie dramatycznych, więc dla młodzieży i to tej młodszej. Oto nastoletni indyjski fakir, to taki rodzaj religijnego magika z Rajasthanu, a to z kolei stanu w zachodnich Indiach, wybiera się do Paryża na poszukiwanie ojca, którego nigdy nie poznał. Pech chce, że zatrzaskuje się w pewnej szafie, która transportowana jest przez całą Europę. I młodociany fakir, niechcący, zwiedza kontynent. A tu, co kawałek, nowa osobliwość. Z gatunku tych, co to w Rajasthanie po prostu nie do pomyślenia. My name is Ajata Shatru Lawash Patel. Aja, eat. You have to be strong if you want me to take you with me to Paris one day. Come, come and see the famous Aja. When I was young, I knew nothing about the rest of the world. Then the bad news came. Co w trawie piszczy? Animacja francuska dla młodszych dzieciaków. Rzecz rozgrywa się w trawie, a centralną postacią akcji, w której aż gęsto od zwrotów, jest pasikonik imieniem Tonik. To urodzony włóczyki, który na żadnej łące nie zagrzał dotąd miejsca. Dotąd, bo właśnie trafił na taki hektar trawy, gdzie mu się szczególnie spodobało. Zwłaszcza wpadła mu w oko piękna królowa pszczół Margerytka. Niestety naiwny pasikonik dał się omotać pewnej zawistnej osie intrygantce, ale kiedy obroni łąkę przed inwazją szerszeni, zyska wreszcie prawo do serca i do ręki królowej. Śmiało, grupą, kupą, stłoczcie się! Oto Tonik pasikonik, który spojrzenia przykuwa! Zakłócenia, wasza harmonijność? Są takie chwile, w których chciałabym być małym, zwykłym robaczkiem. Najmocniej przepraszam i do nóżek się kłaniam. I jeszcze film McQueen. Brytyjski dokument. Jego bohater, Alexander McQueen, przeszedł do historii światowej mody jako twórca kreacji, które zaskakiwały, szokowały, budziły oburzenie. Stroje projektowane 2-3 dekady temu pod firmą Alexander McQueen i McQ popularyzowały takie gwiazdy show biznesu jak Lady Gaga, Bjork czy Rihanna. Głośno też było o jego życiu prywatnym, głównie z tej racji, że Alexander McQueen był wyraźnie zdeklarowanym gejem, a przyplątały się też narkotyki i kliniczna depresja. No a w roku 2010 to już zrobiło się o Mr. McQueenie całkiem głośno, gdy słynny projektant popełnił samobójstwo. A teraz mamy całą tę historię w jednym seansie dokumentalnym. There's lots of people who say, I discovered McQueen. No one discovered Alexander McQueen. Alexander McQueen discovered himself. To były premiery, a gdyby państwo się zapatrzyli w te dziełka i nie chcieli wyjść z kina, to przypominam, że na zewnątrz trwa lato. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas. Nie ma nas, bo może jesteśmy w chłodnej, cienistej czytelni i zagłębiamy się w historyczną prasę filmową. Czytamy poznański dziennik poranny z czerwca 1939 roku, a w nim artykuł Goście z Hollywood w Warszawie.
W Warszawie krótko bawiła słynna aktorka filmowa, gwiazda filmu niemego Mary Pickford wraz ze swoim drugim mężem Buddy Rogersem, aktorem filmowym i dyrygentem orkiestr jazzowych. W Warszawie goście z Hollywood robili sprawunki. Rogers kupił sobie m.in. trzewiki, jakich by w Ameryce na pewno nie dostał. A potem zrobili spacer po mieście. Na zapytanie dziennikarzy o plany filmowe artystka odrzekła, że prawdopodobnie wystąpi w filmie, choć obecnie pracuje jako producentka. Mimo swoich 50 lat jest ona jeszcze przystojną, bardzo wytworną kobietą, zupełnie na swój wiek niewyglądającą, nawet bez sztuczek filmowego operatora. Ależ wierzymy. Gene Kelly wręcza Mary Pickford honorowego Oscara w roku 1976. The more than three generations of moviegoers, this is the face of the most popular woman in the world. This is the face of Mary Pickford. Tymczasem przypominamy, Mary Pickford jest w Warszawie, jest czerwiec roku 1939, do września zostały zaledwie 2 miesiące. Nigdy nie będzie takiego lata. Nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Tak, lato 1939 roku to było ostatnie takie lato. Ale my w roku 2018 mamy swoje lato i drugiego takiego też nie będzie. Lato. Lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Na plaży proponujemy Państwu lekturę listów do telewizji, jakimi pozwalam sobie zabawiać Państwa w te wakacje. Pierwszy list jest jednak adresowany do radia i pochodzi z roku 1957, kiedy nasza telewizja dopiero raczkowała. Napisał go Eugeniusz T. z Kudowy Zdroju. Pisze: jestem młody i zdrów, mam 20 lat. Z braku przygód i z nadmiaru energii muszę zrobić coś, czego nie powstydziliby się greccy bohaterowie. Chcę być wystrzelony w trzecim satelicie i muszę tego dopiąć. Nawet prawo nie może mi zabronić poświęcenia się dla ludzkości. Jestem pełnoletni i wiem, co robię. Proszę, by Polskie Radio podało tę ofertę do Moskwy w celu zaangażowania mnie jako pasażera. Czekam z niecierpliwością na odpowiedź listową, bo nie mam czasu słuchać codziennych audycji Polskiego Radia. Ja bardzo proszę i jak najprędzej, bo gotów jestem uciec do ZSRR. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. Прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Привезли его в больницу. Он украл там рукавицу. Привезли его в палатку. Он украл там шоколадку. Привезли его... В дню 7 стыча бежанцего року прислухивалам се дискуссии в студию телевизийным на темат «Co jest, a co nie jest pornografią?». В часе дискуссии показал fragmenty filmów, między innymi jak kobita balansuje ogromnymi buforami nadmuchanymi z plastiku lub wypięty wychodek kobiecy. Mamy już zgniliznę seksualną, zboczenia i narkomanię. Trzeba nam więcej? List pochodzi z roku 1987. Autor podpisał się zwyczajny, prosty człowiek. Thank you.
kolejny list do telewizji. Piszę to natychmiast po programie, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jest to program rozrywkowy produkcji NRD. Nie tylko ten mi się podoba, ale również sobotnie programy rozrywkowe, również NRD-owskie i włoskie, są bardzo miłe i oglądane przeze mnie i nie tylko przeze mnie, z ogromną przyjemnością. Cóż, NRD-owski był wtedy na przykład pewien ogromnie wówczas popularny Wódz Apaczów. Od telewizji NRD-owskiej autor przechodzi do polskiej. Nasze programy natomiast są dobre dla tych, którzy nie potrafią zasnąć. Piosenki są nudne, bardzo nudne, nie posiadają żadnej wesołości. Nam, ludziom pracy, potrzeba rozrywki. Za dużo powagi, za dużo smutku jest w piosenkach. Gdzie te czasy, gdzie te piosenki, których można było słuchać godzinami, gdzie one są? Mamy przecież dobrych piosenkarzy, jak Połomski, Kunicka, Kozłowska. List pochodzi z roku 73, a wspomniany Połomski jest wtedy u szczytu popularności. Opole. Czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała. Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego chcę od ciebie, a od innych nie chcę. Kolejny list. Od bardzo długiego czasu, gdy oglądam niektóre programy, to bardzo się denerwuję. Uważam, że w TVP jest zatrudnionych za dużo osób. Gdybym miał możliwość płacić za te programy, co chętnie oglądam, to TVP byłaby bardzo biedną instytucją. Proponuję, aby ustalić dni, a nawet godziny, które będą wypełnione jazzem i szarpaną, bezmelodyjną muzyką. I wtedy na pewno telewizor u mnie odpocznie. List pochodzi z roku 1981 i kiedy telewizor naszego autora odpoczywał, może leciała ta piosenka. Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasu. Ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej. I w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce ma. Czytamy dalej.
w dni, kiedy będzie nadawana muzyka pogodna, melodyjna, orkiestry dęte, tak zwana muzyka czeska, niemiecka, gdy będą operetki i w ogóle program pogodny, który pozwala znosić lżej trudy dnia codziennego, to wierzę, że nie tylko ja chętnie będę oglądał i szczycił się, że w miarę możliwości TVP spisuje się na medal. Słyszałem, że nawet zwierzętom użycza się spokojnej muzyki, a dlaczego skąpi się ją ludziom? Podpisano Władysław z Kościerzyny. No to z dedykacją dla pana Władysława. Moglibyśmy tak słuchać bez końca, a tu pora przejść do muzyki filmowej. Najpierw świeżynki. Mamy właśnie premierę ścieżki dźwiękowej do filmu Mamma Mia, Here We Go Again, kontynuacji musicalu, który podbił serca widzów na całym świecie. Pierwsza część, Mamma Mia, to najbardziej dochodowy filmowy musical wszechczasów. Soundtrack sprzedał się w ilości 7,7 miliona egzemplarzy na całym świecie. Nic dziwnego, sama ABBA sprzedała wcześniej ponad 385 milionów albumów. Everybody screamed when I kissed the teacher. And they must have thought they dreamed when I kissed the teacher. All my friends at school, they had never seen the teacher blush. She looked like a fool, nearly petrified, 'cause she was taken by surprise. When I kissed the teacher, couldn't quite believe her eyes. When I kissed the teacher, my whole past went wild. Poza tym w filmie Mamma Mia, Here We Go Again wystąpi Cher. Nawiasem mówiąc, zagra matkę Meryl Streep. Zaśpiewa piosenkę Fernando. Koledzy z planu komplementują ją na wyścigi. Let's get the party started. My old friend Cher. Playing my mother, of course. What I used to hear ABBA is so fabulous. I mean, the lyrics just totally grab me. It's things I've felt a million times. So it was easy to sing. It was so much fun to see her. She was divine. The anticipation made the air crackle. It's absolutely fabulous. Sheer talent of the lady acting and singing and being Cher. To hear her sing Fernando, she was perfect for that song. So all of a sudden you have Cher and ABBA together. It's exciting, I think. It was just amazing. You're too kind. Z nowinek mamy już na płycie soundtrack do lipcowej premiery filmu Drapacz chmur z Dwayne'em Johnsonem. Przypominamy, Dwayne Johnson wciela się tutaj w rolę weterana wojennego. Teraz specjalizuje się w ochronie wieżowców. Podczas misji w Chinach największy, najniebezpieczniejszy budynek świata staje w ogniu. Will wrobiony jest w odpowiedzialność za to wydarzenie. Uciekając, musi ocalić swoją rodzinę, która wciąż przebywa w płonącym budynku. Muzykę napisał Steve Jablonski, który skomponował już sporo do filmu, zwłaszcza do serii Transformers. Tu muzyka jest też odpowiednio dramatyczna.
A my już tradycyjnie sięgamy w głąb historii kina muzycznego. Inne czasy, inna muzyka. Przypominamy dziś film Jeremiego Paula Cogana z roku 1977 pod tytułem Scott Joplin. Film wziął się stąd, iż po sukcesach kryminalnej komedii pod tytułem Żądło z roku 1973, 7 Oscarów, w tym za najlepszą muzykę, nastąpił renesans ragtime'ów autorstwa Scotta Joplina, kompozytora, który zmarł 60 lat wcześniej. Przyznano mu wówczas nawet pośmiertnie nagrodę Pulitzera za doniosły wkład w muzykę amerykańską. Najczęściej przypominanym ragtime'em był oczywiście The Entertainer, artysta estradowy, którego i my używamy często i chętnie w naszym programie. Relacjonuje grzecznie i bez specjalnych, formalnych wygibasów biografię Scotta Joplina, ozdabiając ją ragtime'ami jego autorstwa. A życiorys artysty to ważny fragment dziejów kultury amerykańskiej i światowej. W rodzinie Joplinów wszyscy byli czarnoskórzy i wszyscy na czymś grali. Matka dorabiała praniem, byle tylko opłacić Scottowi lekcję fortepianu. Zmarła jednak wcześnie, skończyły się pieniądze na lekcje, zwłaszcza że ojciec widział Scotta raczej jako stajennego na farmie niż muzyka. Nastoletni Scott opuszcza więc dom rodzinny i z tym, co potrafi, przygrywa do tandetnych programów w domach uciech. Ale ambicje ma większe. Wybrał się więc wraz z kumplem na zawody pianistów rozrywkowych do miasta Sidonia w stanie Missouri, skuszony pierwszą nagrodą, która wynosiła bajeczną sumę 100 tysięcy dolarów. Konkurs wygrali, wygraną podzielili, ale ważniejsze, że zainteresował się nimi niewielki miejscowy wydawca nut. A warto pamiętać, że muzyka w tamtych czasach rozchodziła się jeszcze nie poprzez płyty gramofonowe, lecz poprzez zapis nutowy. Wydawca zaproponował, żeby Scott przestał brzdąkać po zamtuzach i zaczął komponować, a on mu zapłaci za prawa do wydawania nut. Wyglądało to na przedsięwzięcie zupełnie nieopłacalne w stosunku do tego, co oferowały mu domy rozpusty, ale Scott zaryzykował. Już pierwszy, wydany w formie nutowej ragtime pod tytułem Liść klonu, sprzedawał się doskonale. Marek i Wacek grają go w roku 1979. Amerykańska Fundacja Muzyczna orzekła, że ragtime Scotta Joplina to muzyka tandetna, wulgarna i płytka, ale kompozytor zarobił na niej tyle, że kupił niewielką farmę i ożenił się z dość posażną wdówką. Ożenek okazał się problematyczny o tyle, że u Scotta ujawnił się właśnie drugi stopień syfilisu. Żony wprawdzie nie zaraził, ale córeczka urodziła im się skutkiem choroby ojca, słabowita i wkrótce zmarła. Scotta opuściła także żona. To pogrążyło muzyka w depresji, a nieuleczalna wówczas choroba odbijała się także na jego psychice. Scott stał się drażliwy, wybuchowy, popadał w manię. Jedną z nich było skomponowanie opery, choć nie miał w tym kierunku żadnych predyspozycji.
Operę wprawdzie ukończył, ale nikt nie chciał jej wystawić. Sam bytował w skrajnej nędzy, tułając się po Nowym Jorku. Jakąś szansą było to, by ktoś wydał na płycie jego dawne ragtime. Sprowadzono mu nawet producenta, żeby ten wykonał przed nim kilka starych kawałków. No, co z tego jednak, skoro Scott Joplin nie był w stanie zagrać nawet jednej melodii do końca, bez przerwy chwytał go kurcz ręki. Nie dokończył więc koncertu, zmarł w trakcie, w nędzy i w zapomnieniu. Ale jego ragtime'y okazały się nadspodziewanie żywotne. Bo na przykład etiudę rewolucyjną Chopina można zagrać i tak. Przypomnieliśmy Scotta Joplina, a ja nieustająco przypominam, że mamy lato. Do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Nasze gorące lato przynosi wieści filmowe. Jak następuje? Wszystko wskazuje na to, że cały rok 2018 upłynie w Hollywood pod znakiem molestowania seksualnego. Po tym jak Kevin Spacey został oskarżony o molestowanie, wytwórnia Netflix wyrzuciła go z obsady serialu House of Cards. Główną bohaterką szóstego sezonu została więc Claire Underwood w tej roli Robin Wright. Ostatni szósty sezon House of Cards będzie się składał z 8 odcinków i w żadnym, ale to w żadnym z nich nie zobaczymy Kevina Spacey'ego. Ten serial jest większy niż jedna osoba, podkreślają producenci. Trwają zdjęcia do serialu Drogi Wolności. To historia trzech sióstr, Maryni, Aliny i Lali. Pod koniec I wojny światowej zakładają w Krakowie czasopismo, którego pierwszy numer ukazuje się 11 listopada 1918 roku. W 13-odcinkowym serialu Telewizji Polskiej będzie można obejrzeć poza głównymi aktorami Pauliną Gałąską, Katarzyną Zawadzką i Julią Rosnowską również Annę Polony, Izabelę Kunę czy Michalinę Olszańską. Premiera we wrześniu. Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem jest w myślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą. Scarlett Johansson wcieli się w postać transseksualnej bizneswoman i grającej z prawem amerykańskim, z tym, że ponad 40 lat temu. Aktorka w filmie Rock and Tag zagra Jane Marie Gill, kobietę transseksualną, która w latach 70. trzęsła świadkiem przestępczym Pittsburgha. Gazety pisały o niej kobieta, która wolała uchodzić za mężczyznę, bo wyglądała i nosiła się dokładnie jak mężczyzna. Scarlett Johansson czeka więc nie lada wyzwanie zawodowe. U nas tymczasem Scarlett śpiewa. Into the fire, got burned, got broken down by desire. I tried, but the smoke in my eyes left me blurry, blurry and blind. I picked all the pieces up off the ground. I turned on my fingers, but that's gone now. Got the clue in my hands, I'm sticking to the plan, sticking to the plan. W przyszłym roku na ekranach kolejny reboot, czyli film podejmujący tematykę wcześniejszego filmu lub serialu, który jednak nie jest ani ich bezpośrednią kontynuacją, ani prequelem. Tylko powiedzmy wariacją na temat. Oto ruszyły prace nad kolejną wersją filmu o pracownicach agencji detektywistycznej, znanych jako Aniołki Charlie'ego. Wszystko wskazuje na to, że na ekranach w czerwcu przyszłego roku zobaczymy Kristen Stewart, Lupita Nyong i Naomi Scott. Przypominam, że agentki były bohaterkami serialu amerykańskiej stacji telewizyjnej ABC w latach 70. Szybko stały się ikonami popkultury. W roku 2000 powstał pierwszy reboot tego serialu z Cameron Diaz, Lucy Liu i Drew Barrymore, ale niezbyt udany. W przyszłym roku kolejne podejście do Aniołków. Pamiętają Państwo tamtą pierwszą klasyczną czołówkę? Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy. Mm-hmm.
assigned very hazardous duties. But I took them away from all that, and now they work for me. My name is Charlie. A propos dokrętek. Szykuje się na lipiec przyszłego roku spin-off Szybkich i Wściekłych. Przypominamy, że spin-off to film rozwijający jeden wątek ze znanej serii filmowej albo koncentrujący się na jednej drugoplanowej postaci. Prawdopodobnie będzie to czarny charakter grany przez czarnoskórego aktora Idrisa Elbę, którego przemierzano już zresztą do roli Bonda. Ale jak wiadomo, sytuacja, kiedy to na tronie Piotrowym zasiądzie czarnoskóry papież, a Bonda zagra czarnoskóry aktor, będzie to najpewniejsza zapowiedź nadciągającego końca świata. Muzyka z filmu też jest szybka i wściekła. Daniel Craig przygotowuje się intensywnie do roli w nowym Bondzie i odwiedził niedawno siedzibę CIA w Langley w ramach przygotowań do roli. W oświadczeniu na stronie internetowej CIA czytamy: pan Craig spotkał się z naszym kierownictwem i pracownikami, którzy wyjaśnili mu, że w przeciwieństwie do świata rozrywki, szpiegostwo w prawdziwym życiu o wiele bardziej przypomina działanie w ukryciu niż frontalny atak. Ha, ciekawe, czy Bond wyciągnie wnioski. Milowicz wraca na duży ekran. W przyszłym roku ma rozpocząć pracę na planie dwóch filmów w reżyserii Olafa Lubaszenko. Oba projekty będą nawiązywać stylistycznie do największych hitów w dorobku artystów, a więc do Poranka Kojota i do filmu Chłopaki nie płaczą. Michał Milowicz nie chce zdradzać szczegółów żadnego z tych przedsięwzięć, dodaje tylko: chcemy stworzyć z Olafem Lubaszenko dzieła kultowe. Z tą kultowością to zalecałbym ostrożność. Iluż to widzieliśmy już reżyserów, którzy mówili: no właśnie kręcę kultowy film, a potem film nie tylko nie okazywał się kultowy, co wręcz w ogóle się nie okazywał. Mietek Fok to był równy gość. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To jest prawdziwa piosenka o niespełnionej miłości. Wiesz, że przed wojną kolesie w knajpie zamawiali te melodie u orkiestry, a potem przy stoliku strzelali sobie w łeb. Chcieli, żeby to była ostatnia piosenka w ich życiu, bo jest prawdziwa. Nie mówi o tym, że widziałem ptaka cień, albo że kurna, wszystko się może zdarzyć. Przypominamy także, że w wakacyjne czwartki o godzinie 20 Telewizja Polska Kultura zaprasza na spotkania z legendarnym teatrem sensacji Kobra. Dla wielu widzów, zwłaszcza młodszych, jest to okazja do obejrzenia na ekranie legendarnych, a nie żyjących już aktorów, takich jak Edmund Fetting, Jerzy Kamas, Ignacy Machowski, Roman Wilhelmi czy Władysław Kowalski. Thank you.
I już jesteśmy w polskim kalendarium filmowym. Ale dziś starczy nam tylko czasu na przypomnienie jednej premiery. Oto równo 40 lat temu, w lipcu 1978 roku, premierę miał film Feliksa Falka Wodzirej z Jerzym Szturem, ale też z Jerzym Kryszakiem, który śpiewał w klimacie jak najbardziej wakacyjnym. Od zwrotnikowej nocy studnia powtarza echem dziwny rytm. Erotiko, tiko, tiko nad gorącą martyniką. Bęben śpiewa czarowniką. Erotiko, 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 erotiko nad gorącą martyniką. Do usłyszenia, mówi Państwu Wiesław Tiko Tiko Kot. Bo w dżungli straży czarownicy przy bębnach swych siadają wraz. Laska pobliska tańczą dzicy, bo taka noc. Kod wieczorową porą. A teraz posłuchajmy jeszcze muzyki filmowej. Thank you.
zbywają.